Laurel i Hardy w filmie Kundel. Teraz pamiętaj, Stanley, nasz biznes to dostarczyć cokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek. A paczka na twoich kolanach to nasze pierwsze zadanie. Zaznaczono pilnie i szybko. Na ulicę Ratty 45-37. O, możesz na mnie liczyć, Ollie. Zobaczymy. Oto to miejsce. Doręcz tę paczkę pod ten adres i zabieramy się za następną robotę. Robi się, Ollie, zaraz wracam. Ojej, jaki śliczny szczeniaczek. Mogłem się domyśleć, że nie poradzisz sobie z tak prostym zadaniem jak dostarczenie paczki. No zostaw szczeniaka, Stanley. Nie pora na zabawy z psem. Na miłość boską. Puść, puść! Nie mogę go zrzucić! Stanley, chodź tu, mam pomysł. Zastosujemy stary numer z aportem i pozbędziemy się psa. I wtedy dostarczymy przesyłkę. Rozumiem, Ollie. Świetnie. Aport, piesku. Łap. Nie ty, Stanley, tylko pies. Daj mi to. No, piesku, łap. Widzisz, Stanley, na to trzeba tylko trochę rozumu. Wiesz, Ollie, to całkiem zmyślna bestia. A teraz mój plan, Stanley. Ty będziesz przynętą. Kiedy ty odwrócisz uwagę psa, ja podbiegnę do drzwi i dostarczę paczkę. No już. A jeśli mnie pogryzie? Właściwie to jest pora obiadu. A może dobrze by ci zrobiło małe ugryzienie? Ollie, co ty robisz na tym drzewie? Pozuję do zdjęcia. Co innego miałbym robić? Teraz uważaj. Wszystko, co masz zrobić, to zająć psa, kiedy będę dostarczał paczkę. A jak mam to zrobić? Może naucz go jakiś sztuczek. To bardzo dobry pomysł, Ollie. Siad. Siad. Nieźle. A teraz spróbujemy pobawić się w zdechu pies. Dobrze, bardzo dobrze. A teraz bierz go. Co to? Och! Czy w tym mieście nie ma obowiązku smyczy? Co przez to rozumiesz, młody człowieku? I dlaczego drażnisz mojego psa? Próbuję dostarczyć paczkę pod 45-37. 45-37? Jest po drugiej stronie ulicy, a teraz uciekać! Tak, proszę pani, bardzo przepraszam. No, Stanley, znowu to zrobiłeś. Zrobiłem? Poszedłeś pod zły adres. Miejsce, którego szukamy, jest po drugiej stronie ulicy. Tym razem nic nas nie powstrzyma. Masz absolutną rację, Ollie. Damy paczkę bez względu na... Tak? No pomoc, pies! Wielki! Co się stało tym dwóm, Ellis? No chodź, spóźnimy się na bal przebierańców. No, Stanley? Wiem, znowu wpędziłem cię w kłopoty. Thank you.
Laura Lee Hardy w filmie Kosiarka do trawy. No, Stanley, udało się. W końcu złożyliśmy naszą kosiarkę do trawy, małe tornado. Jest piękna. Mówiłem ci, że nie będzie kłopotów. A robiąc to sami, zaoszczędziliśmy $20. No, Stanley, masz zaszczyt pierwszy ją uruchomić. Co mam z tym zrobić, Oli? Tak się uruchamia kosiarkę. Dziękuję, Oli. Ruszaj, kosiarko, ruszaj! Nie tak! Owiń to wokół startera w ten sposób. Teraz ciągnij! Czekaj, mój krawat! Pomóż, Stanley, wyłącz silnik! Nie wiem jak, Oli. Pośpiesz się, odetnij mnie! Teraz, Stanley, skoś trawę, a ja się zdrzemnę. Okej, Ali. Stanley, nie tak szybko! Zwolnij! Nie mogę! Stanley, patrz, gdzie jedziesz! Nie mogę, Ali! No, przynajmniej tu ta maszyna mnie nie dosięgnie. Och, nie! Co, Stanley? Myślę, że jesteś zadowolony. Nie mogłem nic poradzić. Usiądź tutaj, żebym miał cię na oku, kiedy będę kosił trawę. Dobrze, Ali. Uważaj, Oli. Spokojnie, poprowadzę. Oli, uważaj. I spójrz, coś narobił. Przykro mi, Oli. Wiesz, Ali, nie wydaje mi się, żebyśmy byli kiedyś na tej ulicy. Cicho, Stanley. Myślę, że słyszę syrenę. Masz rację, Ali. Tu się musi gdzieś palić. Stoć! Odwróć to i zatrzymaj! Ale nie wiemy, jak to zatrzymać. Po prostu zdejmij rękę z rączki. O tak? Czemu myśmy o tym nie pomyśleli, Oli? Dobrze, że pojawił się policjant. W porządku, wy dwaj, chodźcie tu. Tak jest, panie władzo. Chcemy panu podziękować za bohaterski wysiłek. Dobra, dostajecie mandat za przekraczanie prędkości, nieostrożną jazdę, ucieczkę przed aresztowaniem, obsługiwanie niezarejestrowanego pojazdu, przejeżdżanie na czerwonym świetle. Hej, ty, nie ruszaj tej rączki! Ma pan na myśli tę? Wracaj tu! Niech pan mu tego nie każe. Na pomoc! Uważaj! Mówiłem panu. Wracaj tu! Czy wiesz, jak to zatrzymać? Nie, nie wiem, jak to zatrzymać, Oli. Cicho! Co to za dziwny głos? Brzmi jak kosiarka do trawy. Chyba masz rację, Stanley. O nie! Zatrzymaj! Stop! Stój! Stop! Laura Lee Hardy w filmie Postrach Prairie.
No, Stanley, dlaczego nie otworzysz telegramu? Boję się. No, daj mi to. Stanley, właśnie odziedziczyłeś złotą kopalnię w Rawhide Gulch. Chodź. Idziemy upomnieć się o twoją kopalnię złota. Skoro tak mówisz, Ali. Uciekajcie stąd, szybko! Rewolwerowiec McGood jest w mieście. Jedynym, którego McGood się boi, jest zamaskowany góral, a ten jest na wakacjach. Adios! Ale jak dostaniemy moją kopalnię złota, skoro w mieście jest McGoon? Stanley, zamaskowany góral, wrócił. Oto jak. I ty nim będziesz. Ale ja źle wyglądam w masce. Nie szkodzi, kiedy zagwiżdżę, ty runiesz na McGoona. Ale ten czas ucieka. Obrabowałem bank w 10 minut. W porządku, McGoon. Stój, albo zawołam zamaskowanego górala. On jest na wakacjach. To tobie się tak wydaje. Znam ten gwizdek. To głos żółtego gołębia preriowego. No, gdzie on jest? Gdzie jest kto? Stanley, dlaczego nie rzuciłeś się, kiedy zagwizdałem? Przepraszam, Ali, słuchałem głosu żółtego gołębia preriowego. Gołębia preriowego? To byłem ja. Ten bank to był pryszcz. Zatrzymaj się, McGoon. Dlaczego? Czy zamaskowany góral wrócił z wakacji? Z pewnością. Zamaskowany góral z pomocą. Stanley, rzuciłeś się na niewłaściwą osobę. Wiem, Oli, ale miasto było właściwe. Och, od teraz ja będę zamaskowanym góralem, a ty gwiszcz. Idź znaleźć McGoona. Tak, Oli, z przyjemnością. Pan McGoon, jak sądzę. Tak jest. Kim ty jesteś, przybyszu? Przedtem byłem zamaskowanym góralem, a teraz Oli nim jest. Teraz jest moja kolej zagwizdać i wypłoszyć cię z miasta. Daj mi ten gwizdek. Zamaskowany góral z pomocą. Teraz pan oberwie, panie McGoon. Kto to mówi? Przepraszam, Oli. Dokąd idziesz? Ale ja nie chcę być znowu zamaskowanym góralem. Dwóch zamaskowanych górali to lepiej niż jeden. Chodź, znajdziemy McGoona. Znalazłeś go. Teraz spływaj, grubasie. Słyszałeś, grubasie, spływaj. Nie popędzaj mnie. Liczę do trzech. Raz. Chłop Stanley, weź rewolwer. Dwa. Trzy. Przepraszam, panie McGoon, ale czy mógłby pan wskazać nam drogę do kopalni złota? To tam! Dziękuję, mój dobry człowieku. Ojej, to nic, to tylko stary, walący się hotel. No, Stanley. Znowu to zrobiłeś? Ale ja nie chciałem. Laurel i Hardy w filmie Rakieta. Pamiętaj, Stanley, czysta rakieta to szczęśliwa rakieta. No to jesteśmy.
Przylądek Kernoodle. Ten pocisk musi być czysty jak łza przed jutrzejszym wystrzeleniem. Ale Ollie, jak dostaniemy się na wierzchołek, żeby go wyczyścić? Bardzo prosto. Na blok jest nawinięta lina. Ty tylko wciągniesz mnie na górę. To dobry pomysł, Ollie. Gotowy? Wciągaj, Stanley. Co teraz? Czekaj, zapomniałem mydła i wody. Stanley, przynieś mi mydło i wodę. Oczywiście, Ollie. Proszę o to. Ollie, gdzie jesteś, Ollie? Gdzie jesteś, Ollie? Powiedz, czy to nie ekscytujące? Nigdy nie widziałem wnętrza prawdziwego statku kosmicznego. Pamiętaj, to bezcenne i bardzo delikatne urządzenie, więc cokolwiek byś robił, nie dotykaj niczego. Ojejku, Ollie, to jest takie fascynujące. Ciekawe, co robi ten czerwony guzik, jeśli się go naciśnie. Czy nie możesz nie ruszać wszystkiego? Przepraszam, Ollie. No, dobrze, że nas nie wystrzeliło, czy coś takiego. A teraz staraj się nie sprawiać kłopotów, dobrze? Skończę od zewnątrz, a ty pracuj w środku. O! O! Wielkie nieba, jesteśmy na orbicie! Stanley! Tak, co jest? Znowu to zrobiłeś. Czy ty nigdy się nie nauczysz? Stanley, wracaj. Dziękuję, Ollie. Nie ma sprawy. A teraz przypomnij sobie, który guzik nacisnąłeś. Wtedy naciśniesz go jeszcze raz i wrócimy na Ziemię. Ale one wyglądają jednakowo, Ollie. Może ten? Wyłącz to! To urządzenie treningowe dla kosmonautów. Przykro mi, Ollie. Tobie jest zawsze przykro. Co teraz zrobimy? Jesteśmy uwięzieni w przestrzeni międzyplanetarnej. A ja mam lęk przestrzeni. Możemy tu zostać na zawsze. Naprawdę? O nie. Czekaj, Stanley. Patrz, awaria urządzenia. Szybko poprawimy tę sytuację. Wyjdziemy na zewnątrz i spojrzymy. To dobry pomysł, Ollie. Ja tu poczekam w razie, gdybyś mnie potrzebował. Tam cię będę potrzebował. Chyba wiem, gdzie szwankuję. Podaj mi śrubokręt, Stanley. Teraz wejdziesz do środka i kiedy ci powiem, uruchomisz silnik. To tylko mały meteoryt utknął w rurze wydechowej. Tak. Już luźny. Okej, Stanley, spróbuj. Okej, Ollie. Zaczynamy. Pamiętam, to był ten guzik. Ruszamy. Juhu, Ollie, silniki ruszyły. Ollie. Czy słyszałeś, co powiedziałem? Wiem, że rakieta wraca na Ziemię, tyle że nas w niej nie ma. Och, Stanley. Nie chcę zostać na Księżycu. Uspokój się. Spróbujemy wrócić autostopem. Lorelei Hardy w filmie Brak łosia to dobry łoś.
Tak jest. Upolujemy sobie kilka królików. Stanley i zrobimy sobie pyszny gulasz z królika na dzisiejszy obiad. Z pewnością, Ali. I złapiemy ich całe mnóstwo także, ponieważ wziąłem ze sobą mój gwizdek na króliki. Nic nie słyszałem. Oczywiście, że nie. Króliki nie wydają żadnego dźwięku. Daj mi ten gwizdek. A teraz pójdziemy śladem. Króliki nie wydają żadnego dźwięku. A teraz dobrze uważaj. O-o, co to? Caca. Patrz tam. Czy to nie wygląda na parę króliczych uszu? Z pewnością, Ali. W takim razie na co czekamy? To największy królik, jakiego kiedykolwiek widziałem, Ali. Trzymaj moją strzelbę, pójdę po pomoc. Zaczekaj na mnie, Ali. Pomogę ci znaleźć pomoc. Łoś na wolności, łoś na wolności. Tak, wolność na łości, wolność na łości. Uciekaj, Stanley, uciekaj. Dobrze, uciekam tak szybko, jak potrafię. Starczy, nie widzę, dokąd biegnę. Stanley, jesteś największym tempakiem, jakiego kiedykolwiek widziałem. W takim razie mógłbym stanąć nieco dalej. Patrz, Stanley, ścieżki królików. Idź za nimi, a kiedy zobaczysz królika, pogoń go tą drogą. W porządku, Ali. To dobry pomysł. Pójdę ścieżką, tak jak powiedziałeś. No, widzisz coś? Z całą pewnością. Nie stój tak. Pogoń go tutaj. Skoro tak każesz, Oli. Nadchodzi. Dopadłeś go, Oli? Dopadłeś go, Oli. Czy ty nie widzisz różnicy między łosiem a królikiem? Właściwie. O, teraz to był królik. Królik! Chodź, Stanley, za nim! Idzie do nory. Przyskrzyniliśmy go. Jak kozie róg. No, to jest to. To mamy dziś królika w garnku. Z pewnością, jeśli znajdziemy wystarczająco duży garnek. Co masz na myśli, Stanley? Szybko, Stanley! Może zgubimy go za tym drzewem. Ukryjmy się za tymi skałami, Oli! Stanley? No i co masz do powiedzenia teraz? Cóż, co dwie głowy, to nie jedna, Oli. Ha ha ha!